Zimujące w Polsce. Wiele ptaków zostaje na zimę, takich jak wróble, sikorki, krukowate, kosy, szpaki, niektóre kwiczoły. Inne ptaki, jak na przykład niektóre gatunki gęsi i kaczek, przylatują do nas z północy, ponieważ w ich krajach jest polarna noc i one potrzebują światła dziennego, żeby zdobyć pokarm. Więc lecą na południe, gdzie jest dzień, gdzie mogą żerować, a potem wracają na północ latem, ponieważ długi okres światła w ciągu doby gwarantuje długi okres żerowania i wykarmienia piskląt. Dobrze odżywione pisklęta są silniejsze, więc ptaki preferują miejsca, gdzie dzień jest długi. I u nas można spotkać w zimie sikorki, wróble, kosy, szpaki, krukowate, dzwońce, raniuszki, cznadle, gile, sujki, zięby, a także gongoły, łyski, czaple siwe, niektóre zostają czaple białe, łabędzie, kaczki krzyżówki. No i ptaki drapieżne, takie jak sowy, puszczyki, myszołowy, jaszczębie. Ptaki drapieżne polują albo na inne ptaki, albo na drobne ssaki. I tutaj pora roku nie ma znaczenia, bo cały czas mają dostęp do jedzenia. Krukowate, takie jak wrony, gawrony, kruki, kawki, jedzą wszystko i pokarm roślinny, i padlinę, więc też jedzenia mają pod dostatkiem. Drobne ptaki odżywiają się ziarniakami traw, odżywiają się nasionami, które rośliny, które zimują albo jeszcze w owocostanie w owocu, albo już opadłe na ziemię, albo jedzą owoce roślin takich jak rokitnik, ognik, berberys, liguster, które mają owoce przez cały rok, tarnina, głóg, dzikie róże, które mają owoce przez cały rok i te ptaki właśnie jedzą te owoce. Warto też je dokarmiać, dając na przykład takie specjalne kulki do kupienia w sklepach zoologicznych albo słoninę. No i te ptaki często żerują albo w miastach, albo na wsiach, w ogrodach, sadach, w pobliżu ludzkich siedzib, gdzie zawsze się znajdzie jakieś jedzenie w postaci jakichś resztek, obierek, różnych takich dla nas odpadów, a dla nich pokarmu, na przykład z pozostałości warzyw i owoców. Dziękuję, miłego dnia.